Nie obwiniaj jej o to, że nie potrafi szybko zaufać, że chciałaby, abyś się trochę po prostu postarał. Nie możesz mieć jej za złe, że boi się kolejny raz cierpieć, bo to oznaka przebytych przez nią lekcji i dojrzałości. Kiedyś otworzyła się i dała serce komuś, kto bezwzględnie ją zranił. Wiele ją kosztowało, aby pozbierać się i stanąć na nogi. Dziś jest mądrą kobietą, która już nie wierzy w puste obietnice bez pokrycia. Nie potrzebuje przelotnych znajomości i tanich adoratorów. Dlatego dobrze się zastanów, gdy pytasz ją o imię, czy spróbujesz chwycić ją za dłoń. Ona wie, co to ból i nie zasługuje, aby znów ktoś się nią zabawił. Pamiętaj, że miłość do kobiety z przeszłością wymaga odwagi i zaangażowania. Aby zdobyć ciało i serce takiej kobiety, trzeba ofiarować jej naprawdę wiele miłości, stopniowo rozgrzewając jej serce, które zostało pokryte lodem. Lód to warstwa ochronna dla duszy, to bariera, która ma ją chronić przed zbyt szybkim zaufaniem osobie, która nie myśli o niej poważnie. Pamiętaj, że kobiety, które zostały zranione, doskonale potrafią odróżnić piękne słowa od pustych obietnic. Jeśli uda Ci się dotrzeć do jej serca, to gwarantuję Ci, że taka kobieta da Ci miłość tak silną i prawdziwą, o jakiej Ci się nawet nie śniło. Taka kobieta znacznie lepiej potrafi zaopiekować się i docenić mężczyznę, który ją kocha, bo jest mu cholernie wdzięczna, że w przeciwieństwie do innych nieodpowiedzialnych mężczyzn, których spotkała, ten jedyny potrafił dotrzymać słowa i szczerze ją pokochać. Jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem, zaobserwuj mój profil po więcej. Dziękuję.